Se zapiszę. Nie, to jest Tom. Nie, to nie to. Myślałem. Kurde, teraz szukać jakiegoś Juana, Juana, no pa... Woda! Woda! Dobra. Nie cieszmy się wodą jak dzieci. Woda to rzadki widok na bagnie w końcu. Jeszcze rzadszy na plaży, ale to szczegół. Jeszcze tak nie będziemy cieszyć wodą. Spytam się tego, czy wie gdzie Juan Sancho. Hej! Co nowego? Słyszałem, że wysłałeś Franka do piekła. Dobra robota. Ale teraz szarogęsi się tutaj Carlos, a z nim nie ma żartów. Okej, teraz no kurde. Nie chcę się latać po bagnie. Szukać jakiegoś Juana, Juana. No gdzie on może być? Wiem, że to była jakaś jaskinia. Ale gdzie to zabij, nie wiem. A spróbuję tam przejść. O tam chyba. Nie, tam jest. Tam coś jest w ogóle. Krepyce, jeszcze stanąłem żadnego zagrożenia. To raczej nie tu. Coś tak strzelam, że to nie tu. Dobra. To se walnę tutaj, se zjem coś. Ach, szkoda, że nie możemy nosić pirackiej zbroi tutaj. Śmiech koksili. No, ale to jeszcze trochę powiedziałem w tym obozie bandytów, jeszcze kruka musimy znaleźć. Oj, ta kraina. Na razie, czy chwila, muszę pozbierać myśli do kupy. Chwilowo na stan obecny, tam mamy. Jest jakaś świątynia czy coś? Walniem se szybkiego śledzia i... I tak mnie dogonisz, synek. Dobra, tu nie. Tu też nie. To jest tak, jakby ktoś nie wiedział. Ognisty demon, czy jakoś tak, choć tam już wie. To nie tu. To ja jestem 100% pewny. Czy latał po bagnie jak jakiś nupek? Ho. Patrzę, biegnę. Ty nie biegniesz, bo ty nie umiesz biegać. Kurde, no nie wiem gdzie on może być. Nie musisz mi tego mówić. Bandyta Carlos. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Ciągle to samo. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Wiesz, to rozkazał mi wpuścić do obozu kogoś nowego, gdy zabójca będzie już gryzł ziemię. A Franco przysłał Logana.
Hej! Ja tylko wykonuję rozkazy Torusa! Nie wiem nic o samej próbie zabójstwa! Nic się nie zmieni. Gordon, wiem, że gdzieś na bagnie, to jest logiczne. Trzymam się od tego z daleka. Gdzieś taka jaskinia powinna być. Same bagno jest przecież jebitne. Ha. Tam nie. Tam jest ta świątynia. Chyba mam pomysł. Gdzie jestem? A tu jestem. Może sobie coś w szamie. Roślinę leczniczą. Pierwszej roślinki. Będziesz zdrów jak rybka. Przynajmniej jak roślinka lecznicza. Na stan dzisiejszy obecny posiadam na komputerze chyba 42 lub 43 odcinki. I to jest pierwszy i drugi rozdział. Szedł drugi nie do końca. Jedziemy teraz kampanię tego, jak to się nazywa? Dodatku Nocy Kruka. Więc odcinków będzie za 100. Najprędzej. Najwięcej. To musi gdzieś tu być. Zniszczyłem mu życie. No ale cóż. Gdzieś on musi być. Sam wpierw zniszczymy mu życie. Jak mi się podoba ten tekst? Sam wpierw. Napisz, a nie pitol. Oj, oj, oj. No chodź tu szczurze, co ty pływać nie umiesz? Coś ciebie zaszczuł. Najpierw musisz zablokować cios. O Boże, już coraz bardziej mnie to irytuje. To, że już nawet miksturki życia nam nie pomagają. Mamy 212 życia. Jeszcze 1000 do, no właśnie 920 expa do kolejnego levelu. Czyli więcej życia. Dim dum 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 dim dum dum dum. Teraz będę chodził jak jakiś ćpun. Obie jaszczurki. Obie jaszczurki.
sam wpierw cię zabiję. Ok. Właśnie lez, nie bronił się. Oj, 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 coraz bliżej. Coraz bliżej się to. No co raczej, coraz bliżej Sylwester, coraz bliżej Sylwester. Ale to szczegół. Drugi dzień świąt, a my gramy w Gothica. Jakież to niesprawiedliwe. Oho, ale ninjowie. Może trochę ciemno jest. Zapalę pochodnie. Teraz się skapłem. Ej, jak głupi, głupi, czarna perła, warta tysiaka. Co ja zostawiłem na czarną godzinę? A tu jest. Sen może najpierw potwieramy. Tytoń jabłkowy, nie. Tytoń ziołowy. Dobra, podpalamy. To jest ta świątynia. Boże. To jest jakaś drabinka do góry. Przejdźmy się zatem. Boże, drabinka na środku bagna. To coś mi tu nie pasuje. Aha, dlatego. Dup. 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 Pierścień strefy na tablicy. Jaki pierścień? Jaki pierścień? Ja chcę, ja chcę. Pierścień życia. Szat bronię. Nie, na razie co zostawię, na razie. Puława i łańcuch. Jaki jest? Oh, 21 punktów jest się za mało. Stura, zwój. Masz nie problem, szefe. Na otwieraniu zamków. Kto ma problem, ten ma... No, przynajmniej każdy kto to zna, ten wie. Co masz, bezi. Rzucę cię na pożarcie błotnym wężom. Bagiennym, czy błotnym, czy choj wie jakich. Niewidzialne drabiny są swytaśne. A tu? O, a
Rozumiem, Boogie. Tak to może się wydać, że on chodzi normalnie, ale tak... już nie. Dobra, idziemy, Bezi. Nie będziesz mi się tu bugował. Najpierw wrócimy się... Xaldasa, kurde, co jest z tym Xaldasem? Ty jesteś Kronos, ty jesteś Mixir. Ty jesteś Kronos, o ile dobrze wiem. Aha. Pohandlujmy. Nic tu takiego ciekawego nie ma, ale można mu posprzedawać. No i zaciął się.